Kolejny wielki koncert jazzowy w Domu Muzyki już 3 grudnia. W ramach tegorocznej edycji BMW Jazz Club na scenie Bielskiego Centrum Kultury pojawią się m.in. Anna Maria Jopek oraz Branford Marsalis. Wzdłuż ulicy Łowieckiej w sąsiedztwie aleksandrowickiego lotniska zainstalowano 35 nowoczesnych LED-owych słupów oświetleniowych. Czynne jest już otwarte lodowisko przy Orliku. Frekwencja od początku bardzo duża. Zakończyła się budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską na wysokości skrzyżowania z ulicą Królewską w Bielsku Białej. Trwa miejska akcja jednorazowego interwencyjnego odbioru liści bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości. Kolejny wielki koncert jazzowy w Domu Muzyki już 3 grudnia. W ramach tegorocznej edycji BMW Jazz Club na scenie Bielskiego Centrum Kultury pojawią się m.in. Anna Maria Jopek oraz Branford Marsalis. 10. BMW Jazz Club w Bielsku Białej po raz pierwszy i od razu z przytupem. Tegoroczna jego edycja odbywa się pod hasłem Bezgranicznie. Nad artystyczną stroną projektu czuwa Anna Maria Jopek, która podczas koncertu również zaśpiewa. Gwiazdą, która pierwszy raz zawita do Bielska Białej, jest zaś amerykański saksofonista Branford Marsalis. Za nami 13. jazzowa jesień. Myślę, że fani jazzu jeszcze przez długo będą wspominać koncerty tej jazzowej jesieni, festiwalu, który bardzo wysoko oceniany jest w Europie, festiwalu, na którym gościmy artystów prawie z całego świata. Natomiast to prawda, że to jakby życie nie kończy się na jazzowej jesieni, ono bardzo szybko leci do przodu. I kolejne wielkie wydarzenie jazzowe. Ja myślę, że to będzie koncert, który uznany będzie jako jeden z najważniejszych koncertów w Polsce w 2015 roku. To oczywiście 10. edycja BMW Jazz Club, zatytułowana Bezgranicznie, impreza, która odbędzie się w 3 miastach. Inauguracja tego programu jest w Bielsku Białej 3 grudnia o godzinie 19:00, później Warszawa i na koniec Szczecin. Duże wydarzenie jazzowe, ponieważ po 20 latach, bo właśnie 20 lat temu w Bielsku Białej gościliśmy Wyntona Marsalisa. Artystę, który zapoczątkował realizację wielkiego programu prezentowania największych gwiazd światowego jazzu. I po 20 latach do Bielska Białej przyjeżdża jego brat, Branford Marsalis. Ten Wynton, znakomity trębacz, Branford, znakomity saksofonista, gwiazda światowa, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. I jemu oczywiście towarzyszyć będą, brać będą udział w tym koncercie Anna Maria Jopek, która w ogóle jest jakby takim dyrektorem artystycznym tego wydarzenia, Maria Pomianowska, Marcin Wasilewski, Adam Struk, Atom String Quartet, Robert Kubiszyn, Piotr Nazaruk, Mino Cinelu. Całość oczywiście poprowadzi Marcin Kiedryński. Znakomici polscy artyści jazzowi, bo to jest czołówka polskiego jazzu i gwiazdy światowe. Myślę, że to naprawdę będzie wielkie wydarzenie. 3 grudzień, tak jak już wcześniej powiedziałem, Bielsko-Biała, później Warszawa i na zakończenie Szczecin. Zapraszam, warto na ten koncert się wybrać. Bardzo Państwa zapraszam 3 grudnia w Bielskim Centrum Kultury. Zapraszamy. Hello, my name is Branford Marsalis. Zapraszam do Bielska Białej. Wzdłuż ulicy Łowieckiej w sąsiedztwie aleksandrowickiego lotniska zainstalowano 35 nowoczesnych LED-owych słupów oświetleniowych. Ulica Łowiecka stała się w ostatnich latach ulubionym miejscem spacerów, uprawiania joggingu czy rodzinnych wycieczek rowerowych. Teraz wymienione czynności będzie można bezpieczniej wykonywać również po zapadnięciu zmroku. Inwestorem jest Urząd Miejski w Bielsku Białej, a projekt obejmował budowę linii kablowej o długości 1600 metrów, montaż 35 słupów oświetleniowych oraz instalację wysięgników wraz z kompletem opraw typu LED 40 W. Jeżeli chodzi o technologię oświetlenia LED-owego, na ten moment jego zasadniczą zaletą
to jest to, że czas świecenia tych lamp jest bardzo długi. Przede wszystkim jest to źródło światła zimne, czyli automatycznie trzeba powiedzieć, że jest mniej narażone na warunki atmosferyczne, prawda? Przede wszystkim na insekty, które atakują między innymi te lampy i do środka się przedostają i później jest problem z tym. A ponadto wszystkie to oświetlenie, które jest właśnie budowane, między innymi w tej chwili ostatnio, jak powiedziałem, na ulicy Łowieckiej, jest to zgodnie z projektem i wszystkimi normami, które powinny odpowiadać oświetlenie publiczne na drogach. Także w tym momencie jest to możliwe, żeby praktycznie zastępować, gdzie tylko to jest możliwe, oświetleniem LED-owym. Czynne jest już otwarte lodowisko przy Orliku. Frekwencja od początku bardzo duża. Lodowisko jest czynne 7 dni w tygodniu w godzinach od 8 do 21.45 i pomimo wysokich temperatur jak na tę porę roku pracownikom Bebosiru lód udaje się utrzymać w bardzo dobrym stanie. Do dyspozycji łyżwiarzy jest płyta lodowa o powierzchni 1000 m2 oraz szafki ubraniowe, ławeczki do zmiany obuwia i wypożyczalnia łyżew. Cena wstępu od poniedziałku do piątku wynosi normalny bilet 5 zł, ulgowy 3 zł. W soboty i niedzielę jest drożej o 1 złotówkę. Zakończyła się budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską na wysokości skrzyżowania z ulicą Królewską w Bielsku Białej. Wylotowa ulica z Bielska Białej w kierunku Katowic należy do najbardziej ruchliwych, a przez to i najniebezpieczniejszych. Potwierdzają to statystyki wypadków w tym miejscu, włącznie ze śmiertelnymi. Aby zapewnić tutejszym mieszkańcom możliwość pokonania ulicy, przejście dla pieszych wyposażono w systemowe oświetlenie, sygnalizację ostrzegawczą oraz niezbędną infrastrukturę drogową. Było to niebezpieczne miejsce, tylko nie do końca było wiadomo, jak rozwiązać problem, ponieważ zamknąć jest prosto. Natomiast istnieje zawsze problem społeczny. Ludzie mieszkają po jednej i po drugiej stronie ulicy Królewskiej, którą dzieli ulica Warszawska. Natężenie ruchu widać, jakie jest. I w związku z tym miasto zmierzyło się z tym, żeby pomóc ludziom, żeby problem rozwiązać przy optymalnych kosztach i przy maksymalnym wykorzystaniu tego, co tam jest. Wybudowaliśmy chodniki, oświetliliśmy przejście, wyznaczyliśmy przede wszystkim przejście, ponieważ ruch do tej pory odbywał się, co by nie było, nielegalnie. Ludzie przebiegali przed samochodami. Pomimo ograniczeń prędkości wyznaczonymi tego, to niestety na polskich kierowców nie skutkuje. W związku z tym trzeba było pieszym zapewnić bezpieczne zarówno dojście do miejsca przejścia, jak i samo przejście. Także tak jak mówię, zostały wybudowane chodniki, umocnione rowy, barierki zamocowane, żeby w trakcie pory czy deszczowej, czy zimowej pieszy nie zsunął się do rowu. Także w naszym przekonaniu powinno to poskutkować bezpiecznym użytkowaniem. Natomiast dużo zależeć będzie też od pieszych i od kierowców jako użytkowników, aby z wyobraźnią przekraczali, ponieważ jest to dalej punkt kolizji, i jest to dalej punkt bardzo niebezpieczny, natomiast od tego, jak wzajemnie będą współpracować piesi i kierowcy, będzie świadczyło później to bezpieczeństwo. Trwa miejska akcja jednorazowego interwencyjnego odbioru liści bezpośrednio z zamieszkałych nieruchomości. Odbiór liści zapakowanych w worki zaplanowano na dwie soboty, 21 i 28 listopada, w godzinach od 6 do 16. Służby miejskie listę obsługiwanych ulic opublikowały na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz Czyste Miasto bielsko-biala.pl, a także dostarczyły do rad osiedli. Jeśli ktoś ma problem z zalegającymi liśćmi, powinien zapoznać się z regulaminem akcji dostępnym na stronie www.czystemiasto.bielsko-biala.pl. Mając na uwadze zgłaszany przez mieszkańców problem z zagospodarowaniem dużych ilości liści jesienią, miasto podjęło jednorazową akcję zbiórki tych liści bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
Prosimy, aby liście wystawiać przed posesję w widocznym miejscu, tak żeby wykonawca usługi mógł sprawnie przeprowadzić akcję. Worki muszą być wystawione od 6 rano do 16 godziny. Odbierane będą tylko liście, dlatego prosimy o pakowanie tylko liści, bez gałęzi, bez trawy, do worków, obojętne jakich własnych worków, jakie Państwo posiadacie, tyle że nie większych niż 120 litrów, tak aby nie było problemu z ich załadunkiem przez wykonawcę. Jednocześnie informujemy, że niezależnie od prowadzonej akcji, każdy opłacający odbiór śmieci mieszkanie z miasta może w każdej chwili liście lub inne posegregowane odpady samodzielnie zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Organizowana akcja jest organizowana w miarę możliwości finansowych Urzędu Miejskiego. Wiemy, że nie zaspokaja wszystkich potrzeb w zakresie liści. Natomiast przez cały rok można bez żadnego limitu odwozić liście i inne odpady zielone do PSZOK-u przy ulicy Krakowskiej 315D. Na wiosnę powstanie również nowy PSZOK koło Gemini Parku, więc jeszcze w łatwiejszy sposób będą mogli Państwo pozbywać się tych odpadów.